Na wsi panują takie przeświadczenia, że facet powinien znaleźć sobie kobietę, mieć dużo dzieci, chodzić do kościoła co niedzielę i zarabiać na rodzinę. Nigdy nie było tak, że na wiosce okazało się, że są geje, bo ja wiem, że mentalność jeszcze jest taka. Ja sam miałem inny pogląd na ten świat, dopóki nie przeniosłem się do Warszawy. Teraz powtarzam, mam tutaj wiele znajomych gejów, mam koleżanki lesbijki, to są fajni, inteligentni ludzie. Mnie nie obchodzi to, co oni tam robią między sobą. Ja ich cenię za to, jacy są za osobowość. Ludzie się boją jeszcze o tym mówić. Może nie są tak doinformowani, ale uważam, że to już się zmienia, że to już jest na fajnym poziomie. Od kiedy właśnie ja zacząłem dużo rozmawiać na ten temat, to ludzie u mnie na wsi też zmienili, wiele osób zmieniło pogląd. To jest tak, że po prostu no oni muszą się więcej dowiedzieć, trochę poprzebywać z tymi ludźmi, bo ja tak naprawdę nie miałem do czynienia z gejami, bo wszyscy byli ukryci. A tutaj w Warszawie jest to fajne, że nikt nie musi się ukrywać, chować i nie jest tak dyskryminowany, bo wiadomo, jakiś tam hejt jest, tak jak gdzieś tam na mniejszych miastach czy miejscowościach.